twojego serca, słoneczko. Mogę ją dla ciebie odblokować, ale unikaj pomieszczeń przepełnionych negatywną energią i wszystkich odcinków. O, jesteś. Kiedy cię nie było, rozmawiałem z Dexem. Czeka na ciebie w swoim wozie. Zaparkował niedaleko przy Gramski Burgers. Dzięki. Pogadam z nim. Jak idzie interes? Duży ruch? Jesteś pierwszą osobą od 2 dni, która tu weszła. Przed tobą to był dostawca pizzy, który pomylił adres. Ludzie w tym mieście zatracili swoją duchowość. No, ale wiesz, to ja jestem tu dla nich, nie oni dla mnie. Co się tak na nie gapisz? Moja znajoma... Mam delikatną sprawę, dlatego dzwonię do ciebie. W mieście coraz częściej zdarzają się ataki cyberpsychozy, pewnie zauważyłeś. Ten temat mnie interesuje z różnych względów. Są ludzie, którzy uważają, że to się da leczyć. Jasne. Okej, wiem jak to brzmi. Niemniej uważam, że nawet niepewne rozwiązanie jest lepsze niż kulka w łeb. Jak dostanę jakiś cynk na temat ataku, to zadzwonię. Może dasz radę dotrzeć na miejsce przed jednostką Maxtag. I teraz ważna część. Postaraj się nie zabić agresora. Jeśli go obezwładnisz, przyślę ludzi, którzy go zgarną. Rozumiemy się? Czymże są istoty pozbawione ciał? Czymże są mieszkańcy sieci, jeśli nie duszami z zaświatów? Słyszałem ich głosy. Kto żyw, niechaj nie przekracza granicy, albowiem zatraci duszę w szponach upioru. To Night City. Tutaj nikt już nie ma duszy do zatracenia. Kpij, niedowiarku. Zobaczymy, kto będzie się śmiał, gdy zapłoniesz w ogniu piekielnym. Wiesz kto? Szatan. Była legenda miejska o Netranercy, która napisała takiego demona. Możliwe, że zaprogramowała mu słabe poczucie humoru. Pytacie więc, kto otworzył plugawe wrota otchłani? Nie pytamy. Odpowiem wam, technonekromanci z Alpha Centauri. Poznaję cię. Często tu przychodzisz. Widzę to w twoich oczach. Otworzyłeś umysł naprawdę. Wesprzesz mnie skromnym datkiem, abym mógł kontynuować moją misję. Pewnie. Bierz i uświadamiaj ludzi. Robisz dobrą robotę. Dziękuję za twoje oddanie. Od początku widziałem w tobie apostoła prawdy. Fale radiowe powiedzą wam prawdę. Kto ma uszy, niech słucha. Kto ma oczy, niechaj patrzy. Ich statek matka spowije niebo cieniem. Szykujcie się, bo przybywają. Obudźcie się, nim będzie za późno. Thank you.
Jak to jest? Każdy może wejść tu sobie z ulicy i kupić nielegalny soft do netrunningu? Nie, nie każdy. Oficjalnie serwisujemy tutaj cyberdeki. Ale jak przychodzisz z polecenia i wiesz, czego szukasz, zapewne w końcu to znajdziesz. Przychodzę od T-Bag. Mówiła, że masz coś dla mnie. Ty jesteś Vi, co? Kazała dla ciebie odłożyć demona. Pójdzie na każdym deku trzeciej generacji. Mam Militech Paraline. Da radę. Dobry sprzęt jak na początkującego. Dobra, wezmę demona. Jak chcesz, to możesz go od razu wypróbować na moim punkcie dostępu. Może uda ci się stamtąd wygrzebać jakiś fajny program albo komponenty. Tak czy inaczej opłaci ci się.
Aha. Aha. Ja. Thank you.
Wasi władcy i przełożeni, lecz nie są ludźmi. Kim zatem są, zapytacie? Reptilianami! Poznacie ich po zimnych, błękitnych oczach istot zrodzonych przed wiekami na lądolodzie Antarktyki. Swoje prawdziwe oblicza skrywają pod maskami z ludzkiej skóry. Gady o dwóch licach, ciemiężyciele ludzkości! Jeśli zdradza ich kolor oczu, czemu nie kupią sobie wszczepów? Albo chociaż soczewek? Myślisz, że to takie proste? Są gadami. Ich system nerwowy nie jest kompatybilny z ludzkimi wszczepami. To czemu ich Reaperzy nie wynajdą swoich własnych wszczepów? A skąd wiesz, że jeszcze tego nie zrobili? Lecz skąd wzięły się te kreatury, zapytacie? Z Antarktyki, przecież mówiłeś. Dziś kryją się w śniegach bieguna południowego i krok po kroku odbierają nam tytuł korony stworzenia. Miliony lat temu wyewoluowali z dinozaurów jako pierwsza inteligentna rasa świata. A kto był tego przyczyną? Ich panowie, naukowcy z Alfa Centauri. Poznaję cię. Często tu przychodzisz. Widzę to w twoich oczach. Otworzyłeś umysł naprawdę. Wesprzesz mnie skromnym datkiem, abym mógł kontynuować moją misję. Pewnie. Bierz i uświadamiaj ludzi. Robisz dobrą robotę. Dziękuję za twoje oddanie. Od początku widziałem w tobie apostoła prawdy. Fale radiowe powiedzą wam prawdę. Kto ma uszy, niech słucha. Kto ma oczy, niechaj patrzy.